Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Oto jest ponownie Half-Life, czy tam Black Mesa. I odkryłem, co teraz trzeba zrobić. Bo utknąłem w tym miejscu, tam był strzelec. I takie kurde bele, co teraz? Otóż to starczyło zrobić. To starczyło zrobić do przejścia. I dalej nie wiem co, no bo przestałem grać w tym momencie. Ogólnie sprawdziłem też w międzyczasie na necie gościa, gdzie ten co walkthrough robił, w jakim momencie jesteśmy. Jest to niespełna połowa gry. U niego, przynajmniej na jego nagraniu. W takim razie... Nie wiem, czy dobrze, czy źle. No, gram na pewno dwa razy wolniej niż on. To jest pewne. Ale też dlatego, że no nie, na przykład, okej, weszliśmy tutaj. Ale czy ja mam wejść teraz dalej na dach, tak kompletnie na szczyt? Czy jest sens? Bo to chyba akurat jest... ściana, której nie mogę przejść. Natomiast, czy z drugiej strony może będzie troszkę inaczej? No nie, wejście tutaj nic nie da, to nie jest gotik, żeby się tak wdrapywać skokami po ścianie. Natomiast da zejście tutaj, gdzie już widzę naukowca. Pole minowe. Czy wojsko. Nie wiem, gościu, jakbym nie zauważył pola minowego, tak? Nic z tych rzeczy. Co za tym... O kurwa. Czyli wysadzenie tego wysadziło wszystko w pizdu. Wczytywanie. Dobra. Samo zaczęło wczytywać nawet. Czyli, że nie mogę po prostu odpalić niczego, bo eksplozja powoduje wrąbanie w pizdu wszystkiego. Super, strzeliłem właśnie pistoletem w Super Explosives. To jest na pewno inteligentne podejście. Dobra, to jest zamknięte. Przechodzimy dołem i teraz tak, siup, siup, spierdalaj, tylko spróbuj mi tutaj nadepnąć, już wolę, żeby mi przyrąbało, i żeby nadepło, a tu jeszcze gaz wylatuje do tego, no to jak eksploziv tutaj walnie, no to dopiero będzie. Ja damage zacznę w gazie dostawać? Nie, ale może się prawdopodobnie podpalić, jak tylko coś tutaj powoduje to. Dobra. O fuck, tutaj trzeba... No raczej skoczyć. Chociaż nie, tutaj mamy movable object, tak to nazwijmy. Więc możemy sobie przysunąć i zrobić sobie małą drabinkę z tego, jeszcze może bardziej. O tak. I siup. Okej, to jest do otwarcia. Nic mi na ryjca teraz nie wyskakuje. Ale zobaczmy, czy tutaj jeszcze nic nie było ciekawego. To jest ta brama do otwarcia. A tutaj? O Boże, o kurwa. Dobra, rozumiem gościa, czemu on tym bardziej teraz nie chciał wysadzać. Tego. A, okej, to jest przejście też. Pamiętam to. Pamiętam ten poziom. Ciekawy jest, ciekawy, nie powiem. To przejdźmy tutaj dołem. Kurde, jak te odlotowe agentki, czy jakieś inne... Nie da się te omijało. No filmy akcji ogólnie. O, lasery, trzeba ominąć. Cyk, 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 wyginasz się. Góra, dół. James Bond. Zajebiście. Sufit się uszkodził, halo? Czemu? A, czy wejście tutaj coś nam da? Nie wiem, spróbujmy tutaj przeskoczyć, może będzie coś ukrytego. Ale troszkę Lipton jednak. Fuck, dobra, wróćmy naokoło już.
Troszkę zrypałem sprawę. Fakt, czy ja tu wrócę? Ja pierdolę, dobra. Nie chciałem czytywać, bo fajna muzyczka grała. Ale jednak mnie wysadziło w pizdu. Więc tam nie ma co wchodzić. Dobra. Usuńmy to z naszej drogi. Fuck. A tutaj nie przejdę. Chyba, że to miało... być, gdzie było. Nie miałem tego rozwalać. Mogę teoretycznie zrobić tak. 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 I może starczy, żeby tutaj przeskoczyć. Tak. Ja tu byłem, czy nie byłem? Bo nie ukrywam, że mogłem kółko zrobić. Po prostu przechodzę przed siebie na pałę. Kurde! Aj, nie kucnąłem za szybko. Dobra, jeszcze jeden skok. Okej, tutaj mamy Hewa. Dawaj, poproszę. Full armora. Dziena. Dzienuwa. I co? Aha, po nas. Dobra, to wczytaj. Jeszcze raz. O. To mam pomysł, ale tylko sprawdzę te drzwi. Dobra. Dobra, to robimy tak. Czy to też odpali? Kurwa, nie odpaliło, całe szczęście. Dobra. Przechodzimy. Tutaj nic nie ma. Tutaj mamy ammo do rakiety. Tutaj mamy ammo do rakiety, ale już mam maksa. Gdzie ja miałem w ogóle się udać w sumie? Okej, okay, otworzyłem. Okej, okay, jest labirynt. Ale jak to gówno wyłączyć? Co ja mam z sobą zrobić? No tu nic. Okej. Okej, przesunąłem. No przejdźmy tutaj. No bo to podniosłem, to się wydaje okej, że tutaj miałem się udać. Chyba nie tylko po amunicję do rakiety. Tych drzwi nie otworzę. Przejdźmy tędy. Tego lepiej nie przesuwać w takim razie. Przeskok. Tutaj. Wygląda, jakbym miał tutaj wejść. A, i stamtąd... Dobra, to wczytaj. To już wiem. Stamtąd mam przeskoczyć. Łotąd. Kurna! O, dobra, przeskoczyłem. Dołem. I teraz skocz tutaj. Jest mój tutaj. Moja łapka. I teraz... No to animacja zajebiście wygląda. Patrzcie. Dawaj. Śmiało. To zwierzę już nigdy nie było takie same po tym, co się wydarzyło. Co to robiło dokładnie? A, tymi odbijającymi się waliło. No dobra. Będzie dobre w zamkniętych pomieszczeniach. Dawaj w górę. Chyba mnie nic nie pierdzielnie tutaj. A, dobra, to nawet w dół jadę. Niech będzie. I teraz tak z odległości bezpiecznej. Pyk! I wysadzić to wszystko w pizdu. No siema. Chyba goście mogą ściągnąć. Się full skupili na nim. Jeszcze odłamkowy rzucił. Dobra, żyje. Coś
masz mi jeszcze do powiedzenia, czy tylko dziękujesz? Dobra, ruszamy w takim razie razem. Tutaj jest jakaś fajna rzecz, ale... nie mam jak użyć, tu mam w sumie full hapsy, stąd nic nie podniosę. Jeszcze tutaj używaj ostrożnie, rozrąbane, okej. Gdzie mi się ziomo podział, to nie wiem. Wiem, że oni przyszli stąd, więc prawdopodobnie droga tam będzie podążać. Tutaj mi się gościu zbagował. A jak już jesteś, to chodź, żeby był z ciebie pożytek. Jeżeli jesteś potem w stanie wejść. Jesteś? Jest, dobra. A to idziemy? Czytywanie, czyli kolejny poziom jakiś. Jazda. Jazda, jazda, biała gwiazda. Nawet odzorowali długie wczytywanie z Half-Life 1, zajebiście. Dobra, czyli jest jakaś miejscowa z bronią, ale tutaj nic nie widzę. YOLO! Dobra, zniszczona. Tutaj coś mamy. Ale nic do użytku teraz. No to zaraz chyba wychodzimy na żołnierzy, tylko z kim oni się klepią? O kurna! O kurwa, gościu, nie mogłem tego lepiej skomentować niż twoje holy shit. Co jest? Tam żołnierze idą. Dawaj mi kuszę. O, mamy tego jeszcze. Dokryj mnie, kolego. Kurwa! Czytaj, bo mnie... coś mnie odepchnęło do tyłu. Nie wiem co, to jeszcze raz tutaj będziemy podziwiać akcję. Jak te manty latają. A to ta inwazja chyba na planetę się zaczęła wtedy. W tym momencie. A, to jak ten trafi, to odsuwa. Przeładuj. Okej. Przeładuj, ale rozwalony już, na szczęście. A masz jeszcze żołnierzy. Kurde, nie trafiłem. Dobra. Pyk. Okej, czy wszyscy? Normalną snajpę bym wolał szczerze niż kuszę. Bo kusza to jest jednak tak... Okej, te bronie są jakoś odwzorowane pod względem mocy i tak dalej. Ale ta kusza, no to... Słuchajcie, nie po to... Właśnie broń palną, żeby używać kuszy jako najlepszej broni one-hitującej. No hard feelings, bro. No hard feelings. Dobra, to nie tędy. Tyle przynajmniej potwierdziłem. No to chyba tędy będzie. Tylko nie wiem jeszcze, czy tam, czy tu. To tam może być. No wygląda, jakby mogłaby być droga. Bro. Zobaczmy, co jest tutaj. Bo są skrzynie. Trochę heala. Nie wiem, czy mam wszystkie bronie już podniosłem. Te, które mi wtedy brakowało. Miałem chyba tych... A nie, rzucajki też mam, dobra. To mam wszystko, to chyba tak... Niczego nie potrzebuję. To od tego ogłuszenia to już minęło trochę czasu. Dobra, ta jest czerwona lampka. No to wracajmy z powrotem tutaj. I tutaj. Fuck! Fuck! Gdzie? Dobra, wrzuciłem mu, tylko nie zgin teraz od... Dobra. Dobra. Jestem z ciebie, gościu, dumny. Jest na razie mądrzejszy niż cała reszta, którą spotkałem. Kurna, ale mam pudło. Dobra, ten zdech. Ten jeszcze nie. Ten zdech. Ten zdech. Ten z czerwonym beretem zdech wcześniej, to dobrze. Tu zamknięte, to można otworzyć. Jakaś droga dalej jest. Wygląda jakby tak. Sorry, gościu, właśnie, suń się.
Armor, uuu, po Bożemu. Czy tutaj jeszcze coś będzie? Nie, dobra, to wracajmy do budynku. I która to droga była? Nie ta. Tędy i na klatkę, jak na klatkę schodową. Wait a minute, who are you? Jak tam się udać na tą klatkę? Nie wiem, że tym będę musiał skakać. Ale ja nie widzę innej drogi, szczerze. Chociaż chyba kojarzę, że była. Ale i teraz nie widzę. No to po beczce, czyli że się od... Nie wiem, czy to można było otworzyć, ja tego nie kliknąłem. Ale dobra. No sorki. Jackson? Good God, man, how many lives do you have? None if it wasn't for my new buddy here. Hey, buzz us in, will you? Oh, yeah. Ciekawe, czy on mógł zginąć po drodze, a jak tak, to czy byłby inny dialog teraz? Niby taka ciekawostka, ale jeżeli to jest zaimplementowane bezpośrednio z oryginalnej części, no to fajnie, że mógłbym mieć kilka dialogów na to. Dobra, to śmiało, gościu. Ja tutaj mam wszystko, co chcę. Okej, nawet granaty. Nawet Hewa mógłbym uzupełnić, armorka Bożego, jakbym nie miał pełnego. Dobra, tędy nic nie zrobię. Dodasz na pięterku. I czy kolejny snajper mi się nie odpali? Zaraz. Dobra, hop. Hop. O. Wait a minute. Czekaj. To po co to? Coś się otworzyło w międzyczasie, czy ja drogę popieprzyłem? A, tam jest drabina do góry jeszcze. Okej. Jej nie zauważyłem. I tu mamy otwarte. Tutaj doktorki nie żyją. Tu też miejsce pod parkour wygląda. Puściutko, puściutko, te drzwi nigdzie nie prowadzą. Tu je prowadzi krew natomiast. Okej, okay, puściutko. O kurde, aż się krzesła przestraszyłem lekko, jak się zbagował. Prawdopodobnie mamy zejść w dół. A ja zobaczę, czy ten parkour ma jakikolwiek sens. O, frajer nie tutaj mam. Chyba, że tam na dół mam zejść tamtym zeskoczeniem. Ale oni już znają moje nazwisko? Jebani. Hyc. No, pewnie by tam zeskoczył. A tak tam high ground. Tutaj. I to jest wejście. Nie, to nie jest wejście. To po prostu tak leży. Kurna, zrypałem się. Tutaj jest natomiast powrót w górę. I co, tutaj miałem przejść, czy co? Czy jak? Dobra, to zejdźmy w dół. Jest jakieś wyjście. O, warganty. Ale one się gdzieś ruszają. Helikopter ląduje. Tutaj nie widzę nic do zrobienia. Chyba zresztą zabawę z warganty z tymi. O kurwa! Ała! Może nie będę wam przeszkadzać po prostu. Odpuścili? O, goście, że granata jedną. Nie, trochę tutaj się skończyło tych kosmitów.
Dobra. Dobra. Weź podnieś to w międzyczasie. Ja się tak biegam, żeby zobaczyć, czy jeszcze jakiś kosmita się nie zrespi przy okazji. O kurwa. Dobra, fajnie, fajnie się cofnąć, jak się biją między sobą. I tylko nie wiem, czy tego właśnie nie trzeba zrobić. Dobra. Ładnie siadło. Jak mam możliwość walenia do nich, to będę walić. Dobra, padł. Ranny. Nie trafiłem. Padł. Tutaj shotgun z odległości nie jest aż taki zły, jak to w większości gier. Co ciekawe, shotgun jest też dobry na taką odległość, w zależności od amunicji, z której strzela. Jeżeli strzela śrutem, to rzeczywiście się rozpryskuje i tak średnio. Ale bywają shotguny, że mają po prostu różny rodzaj amunicji i takie nie śrutowe, tylko takie powiedzmy z nabojami, nie wiem jak to się fachowo nazywa tam. No to one są rzeczywiście dobre na taką odległość. To nie są snajpy, też nie przesadzajmy w drugą stronę. Ale jednak nie są użyteczne powyżej 10. Nie są bezużyteczne powyżej 10 metrów. O, dobra, tutaj była mała rozwałka. Czy przejście jest chyba tutaj? Tu sobie jakiś ziomo leży. Tu ktoś się respi. Kurna. Jak ze mnie wtarana? Co my się w Duma bawimy teraz? A dobra, tutaj grubsze ryby zaczynają się respić. Tu mamy jakieś wejście. I to jest chyba domyślna droga. Wystrzel pocisk TOW. Pyk! Trafiłem w czołg. Oła! Przestań używać wyrzutni TOW, żeby przeładować ją ręcznie. A, to tak trzeba to wstawić. Dobra, kurde, Facebooka nie wyłączyłem. Fuck, wyłącz to w pizdu. Czyli teraz biorę to. Stawiam tutaj. Pizgam. Chodzę mu z drogi. Nie pizgnęłem jednak. Dobra, i już powinno być spoko. Czy coś jeszcze tutaj, jakiś kutafon? Może ty? Nie, to tak wysoko nie strzela. Zablokowany. Ale po co się niszczyłem? Możliwe jest to, że szedłem tutaj, bo często tak bywa, żeby ten czołg wyjeżdżając z tamtego miejsca otworzył mi bramę, do której wcześniej nie mogłem wejść. Więc prawdopodobnie tak jest też teraz. Czy tutaj było coś dla mnie? Nawet heala nie ma. Ale do tamtego gościa chyba już nie wrócę, co miał to zaopatrzenie takie duże. Więc armora nie uzupełnię. Ta apteczka jakaś. Wczytywanie. Wczytywanie. To zaraz my zobaczymy, co tam mamy za rogiem. Czy nie czai się anioł z Bogiem? Ale to długo wczytuje. A, skubaństwo. Dobra, puściła. A, bo gość tutaj robił animację. Ta animacja wczytywało. O kuźwa. O kuźwa, warganty idą. Dobra, rozwaliłem ich pizdu. Ameryka! Fuck yeah! Freedom is the only way. Jeszcze ten machine gun blokuje ich tutaj, te magiczne pociski. Dobra, jeszcze trzeba. Bo mi zasłaniało, nie widziałem typa. Jeszcze? Tam najwyraźniej za rogiem muszą być. Czy coś? Albo po drugiej stronie. Open the door! Open the door! O kurde. A zróbmy tak, że cofniemy się. Kurde. Hiu! Nikt nie idzie przez tą bramę jednak. Zawiodłem się. Chciałbym tu jakąś frajernię. Pyk! 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 Się skrada jebany, widzę cię. Pyk!
Dobra. Tych dużych to fajnie, że też z kuszą można na jednego hita ściągnąć. Czy jeszcze tutaj ktoś jest, bo żeby, nie, żeby podchodzili pojedynczo, by dwa razy w pierdzielu nie dostali. Tutaj pusto, tam widać zielone, więc to sugeruje, żeby tam iść. Z tych niestety nawet kosmitów nie dropi, chyba że dropi ta broń. Chyba że to dropi, a ja tego po prostu nie używam. Aż 8 to nie wydaje mi się, że to powinna być cała amunicja, ale może być. Czemu mi tu świeci na zielono, jak to nie jest droga dalej? To zobaczmy, o co chodzi. Tędy też nie. Do góry? No nie ma żadnej kładki do góry. Czy jestem jakiś upośledzony? No nie wiem, że utknąłem znowu. A to trzeba jakoś, nie wiem, po rurze na przykład przejść czy coś. No nie, ta szyba jest niezniszczalna. Śmietnik, ale no nic nie zrobię. Nie przebiję się przez te drzwi. Nie ma tutaj... Halo, to ja, Gordon. No nie ma, nie widzę. Zajrzyjmy się tak jak weszliśmy, bo weszliśmy odtąd, tylko że ten parking już jest zamknięty. Ja pierdzielę. No i gościu co na walkthru pewnie grał wtedy, to on już był 15 razy dalej przez ten czas, co ja nie mogę znaleźć wyjścia stąd. Nie wiem, czy ja miałem coś odpalić wchodząc tutaj, jakąś scenę walki z bossem. Dlatego nie chcę mi to odpalić teraz, a że wszystkich zabiłem wcześniej. Się nie załączyło. Kurwa, nic nie blokuje z drugiej strony, no. No ten, co, ten chillujący nie ma mi nic do powiedzenia. No chyba, że muszę... O kurna! Ło, ja pierdziu! Dobra! A tego to nie pomyślałem. Ale jednak się podziały rzeczy. Dobra, teraz jak wiem, że takie coś istnieje, to rzeczywiście będę z tego korzystać. Czy coś jeszcze oprócz tego jest? Tutaj też cały czas na zielono się świeci. Dobra, mogę teraz skorzystać i teraz mogę zejść niżej. Bo to jest armor. O kurna! Cię przestraszyłem nawet. Dobra, ale życie odzyskane. Jest decha, która mnie blokowała, jest rzeczywiście. Tutaj wyżej coś jest. O kurde, co oni wyznają tutaj kogoś? Fuck. No łomem ich najlepiej chyba. To rzeczywiście z tego shotguna trochę pocisków trzeba wyłożyć. Jeszcze jak nie trafię w łeb, to ten się pojawi. Dokładnie. To zawalone. Co my tu mamy? Okej, nie przeszkadzam im na razie. Na razie niech robią co lubią. Niech się bawią grzecznie tam na dole. Ja pokonam zwycięzców, tak to nazwijmy. Czy tutaj... Tutaj mogła być druga... drugi sposób na wejście, dokładnie obok tego auta, zamiast klatką schodową. Okej, okay, no to w takim razie wróćmy. Nic mi tak nie rzuca się w oczy? Nic. To kto tam wygrywa niby? Kosmici wygrali. Jebany tutaj wali z dołu. Tyk, 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 tyk. Dobra, na szczęście był ranny. Dobra, to zapisz i schodzimy po wentach. Dobra. Tu mamy apteczkę. Guziki nic nie robią. Czy z ciebie coś podniesiemy? Nic. Tutaj. A nie rozwalimy tego łomem. Ach, tutaj mamy apteczkę. Tutaj mamy drabinę. Sprawdźmy, co jest drabiną. O kurna. Fuck, to też...
Małe skurczybąki. Jak mam z nimi walczyć, to wezmę łom najlepiej. Dawaj, frajerze. No chyba go rozwaliłem. Tylko pytanie, czy tam... No dobra, to już pójdę tędy. Nawet jeżeli to nie jest ślepy zaułek, to pójdę tędy. Dobra, podniosę więcej tych do rzucania. Na pewno to nie Gordon Freeman. Dobra, tam nie przejdę niestety. No, ale to fajnie zrobili. Ale to fajnie wyszło. Dobra. Kurna, gdzieś stąd jeszcze? Tutaj. Fak, tu jeszcze jest gościu. Dobra, ostrzelany. Tam wiem, że jest za mną, więc tylko szybko sprawdzam, czy nie ma armora. Jest armor. Dobra, zapisz sobie na wszelki. Jeszcze jeden został. Dobra, już nie został. Co my tu mamy? To do auta. Gej. Zakłócenia radiowe. A czy do tego wenta możemy się z powrotem dostać? On idzie tu, tu i tu. Czy ten armor był tak tylko, haha, gdybyś pobiegł jak debil czy coś, się zawiódł? Kompletnie życiowo. No, tak, do takiego odczucia nie potrzeba mi tutaj wentu na oszukanie. Czy z tym autem może by nam po... Nie, to auto nas nie podrzuci nigdzie. Niestety. Sprawdźmy jeszcze skrzynię. Puściutko. Ora, tych już nie sprawdzam. Czy jakieś wyjątkowo wyglądają? Nie. To też mnie nigdzie nie podrzuci. A to się zawaliło. Czyli chyba... Tak? Skocz. Skocz. I... Wyskocz. Też te... pamiętam to. O Jezu, pamiętam to. Ale tu będą dymy. Z wojskiem i kosmitami chyba. Albo tylko z wojskiem. Kurde, przychodziłem to ja chyba... Z 2-3 razy na zwykłym Half-Life'ie. Pamiętam ten moment, kuźwa. Deja vu. Tylko, że nie I've just been in this place, tylko, że... To się nie drift, tylko rzeczywiście tutaj byłem. Nie mam wspomnienia. Dobra, jakoś tutaj widzę karabin maszynowy, jest idealnie ustawiony w ich kierunku. No to próbujemy. Tylko, że jestem wystawiony niestety w ten sposób. Jak gościa rozrzuciło w kosmos? Kurde, nie, czy ja mogę go trafić, czy... O, dobra, rozrzuciło gościa. To chyba... Gdzie jeszcze? Czy mamy tu jakiegoś cwaniaka? Dobra, poszło w pizdu. Zobaczymy, kto ma większe jajca, gościu. Chyba jeszcze jeden właśnie stoi. Dawaj. Tu jeszcze jeden wychodzi. Nawet jeszcze dwóch. Jazda. Już? Z tamtej strony to chyba wszyscy. Ammo do shotguna. Chociaż najbardziej bym wolał armor. Gdzieś tu strzały słyszę, tylko nie wiem skąd dokładnie. Gdzie. I też było raz, że coś do mnie strzelało. Ale się skończyło. A tu gość stoi jak debil. Dobra. Tutaj pusto, bo tu zawalone. Tutaj noga gościa. Ale tu mamy skrzynię z hewem włącznie. O, ładnie siadło. Tak po bożemu siadło. Dobra, tu nic nie ma, tu gdzie byli goście ukryci.
Okej, okay, tutaj to radio słuchałem. Bo jest taki easter egg z radiem. Bo w radiu w pewnym momencie, ale to jeszcze chyba nie tutaj, będą mówić to Freeman coś tam cofać się, czy coś ten deseń, czy wszyscy macie go dorwać. I najlepsze, że w dodatku, gdzie gra się żołnierzem, jest właśnie gościu nadający to. I są takie fajne crossovery, gdzie jak słyszysz coś w radiu, to często w jakimś dodatku jest pokazane, jak ten gościu nadaje to z radia. Dobra, tutaj skaczemy. Okej. Okay. Myślę, że wiem, co tu planujesz zrobić. Pyk! Ej, to przeleciało. Dobra, teraz trafiłem. O kurde, pany czary mary teraz się porespiły. Kurde. Dobra, czołg, chcesz się z nimi zająć? Oni czołg napieprzają. Ale zniszczymy ten czołg. Razem z tymi frajerami. Jak tutaj wyglądamy z kuszą? Full ammo. Dobra. Pościągajmy tak i tak. Kościu, nie chcę marnować amunicji, jak się ruszasz. Dobra, to przeładujmy na spokojnie. Czy tu widzę jakiegoś grubego zwierza na dole? Nie, tylko ja. Dobra, to schodzimy rzeczywiście. Tutaj uzupełniamy amunicję do RPG-a. Wieżyczki widać rozwalone. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Skrzyni pusto. Tędy się przecisnę. Tutaj mamy armora. Tutaj gościa, który przeżył przez chwilę, ale już nie żyje. A, spalony helikopterek. U góry. Tymczasem. Puściutko. Tamten hangar sprawdzę, no bo się domyślam, że tam, gdzie skąd czołg wyjechał, no to tam jest ciśnij dalej. Apteczka. Myślałem, że armor był, ale to tylko coś takiego lekko poświate niebiesko wydawało. No dobra, to sprawdźmy, co mamy tutaj. O, hef. No i po Bożemu. Mamy już fula. Security. Fajnie było, jakby tutaj na jakiejś tej kamerze, bo od jakiegoś czasu nie było G-mana, więc mógłby się pojawić na kamerze tak na chwilę, na przykład poprawić tylko krawat i zniknąć znowu. Dobra, tutaj puściutko. Tu leży martwy strażnik, ale amunicję przynajmniej dał. What? A dobra, to była druga, te drugie drzwi były. Dlatego one tak patrzy, kurde, drzwi? Ścianie. Po nic. A czy wracając jeszcze? Bo tam widzę coś płonie łogiń. Czy tutaj nie było jeszcze nic do zrobienia? Nigdzie do pójścia? Nic. No dobra, to idziemy w tamtym kierunku. O, wczytywanie. No to rzeczywiście dalsza droga. Wczytaj proszę już. Teraz dłużej to idzie akurat. Zapisz od razu. Powiem wam, że na razie musiałem tylko dwa razy montować odcinki. Raz jak miałem ten moment zawiechy, co przy tej wodzie i tak dalej, to wtedy montowałem odcinek. A drugi raz jak coś jebło na klatce, było takie... Aż musiałem sprawdzić, czy nikt się nie wyrąbał i czy... Bo też mamy starsze panie w klatce, więc... Czy żadna starsza pani się nie obiła na przykład? I się okazało, że nie. Jako tam komuś zakupy spadły czy coś. Dlatego były dwa razy montaże. A na razie jeszcze bez montaży udaje się to robić. I powiem wam, że przyjemnie. Przyjemnie robi się bez montaży materiał. Łogiń czuję. Trzy armora straciłem. Trzeba wczytywać. Ktoś właśnie zjadło kogoś. Dobra, dawaj. Porobiony. Serio zginąłeś od takiego typka, którego magazynek starczy wyrąbać.
Słabiutko. Lubię ogólnie gry, jak jest powiedzmy takich kilku bohaterów, takich rzeczywiście prostych, co sobie radzą z całymi armiami i oni się spotykają i rzeczywiście działają jak prosy, widać to. Widać, że gościu jest maszyną do zabijania. Co mi się podobało, na przykład Stalkerzy z Zewie Prypeci, gdzie się Striełoka spotykało na koniec, z pierwszej części oczywiście bohatera. I on był, o kuźwa. On był po Bożemu tam leciał, cisnął. Strzelał na kucaka, prost, celnie, wszystko szło, wytrzymały, że ja pierdzielę. A na przykład w drugiej części też się Striełoka spotykało, ale powiedzmy po drugiej stronie konfliktu, troszkę można powiedzieć. I też nie można było go ubić. Był super szybki w ogóle. W trzeciej godzinie 50 metrów. Czy będę musiał zeskoczyć? Ale... Dobra. Pyk! Pyk! Czekaj, naciągają siły powietrzne? Czy to ja mam to zniszczyć, czy nie? Dobra, słuchajcie, to ja to wczytam, bo mi szkoda amunicji. Myślałem, że ja mam niszczyć tego frajera. No to jeszcze raz, podziwiajmy po prostu, co się dzieje, dobra? Okej, tam do góry walą tego żołnierza. Czołg robi na razie swoje. Tutaj żołnierz dosłownie stoi na jakiejś wysepce. Ci walą w kosmos. Oho, i leci manta tutaj. Pyk. Jak to zajebiście wygląda. Nie, no mówię, nie chciałbym być człowiekiem w takiej rzeczywistości. O kurde, znowu się zrespiły. Dajmy im powalczyć. Chociaż tego może ściągnę rzeczywiście. Nie to. Corka. Pyk. Kurde, nie trafiłem? Dobra, padł. Albo trafiałem w ten słupek. Albo gościu był wytrzymały po prostu. To zobaczmy, co jest piętro niżej. I kto przeżył ten pojedynek? Alien vs Predator. Mi się przypomniało, powinni zrobić program w telewizji, gdzie każe się uchodźcom polować na pedofili. I nazywałoby się to Alien vs Predator. Dobra, tutaj... Żołnierzom udało się jednak wygrać, mimo tego ostrzału z powietrza. O kuźwa, gościu. Myślałem, że gościu chwycił tego machine guna. Mi będzie potrzebny? Coś się zrespi na plecach? Nie, na razie nie. Aż tak tego nie potrzebowałem w sumie, ale dobra. Jest Lambda. Jest Lambda. To znaczy Half-Life, jakby ktoś nie wiedział, to jest Lambda. Dobra, tutaj mamy... Czy tam mamy coś? Chce się jednak obejść, jak zrobiło się to chwilę spokoju. Chociaż amunicję praktycznie całą mam, chyba poza tylko bazuką. Tam mi brakuje jednego pocisku. Tutaj żółte, to trzeba czekać i zaraz będzie można jechać. Nie, to tutaj jednak drogi nie ma. To musi być coś związanego z tą drogą w prawo, chyba że... Właśnie, bo przebiegłem po tej narośli. No chyba, że jest ta narość pozwalająca na skoki. No dobra, to tutaj tak. Tutaj było zaopatrzenie. No ale drogi nie ma. Lambda na razie też nic. Area czy checkpoint? Prawdopodobnie będzie trzeba otworzyć, żeby bramę otworzyć. A zanim to zrobimy, będzie trzeba coś innego porobić, na przykład sobie poskakać. Ale to jest konwencjonalnie tutaj zarośnięte, tak to nazwijmy. Że akurat można wykorzystać do wciepania się w ciężko dostępne miejsca. Ale na przykład na pustyni, żeby tylko wskoczyć i spaść sobie głupi ryj obić. Fucken. Dobra. Tego nie warto rozbijać. Te bąbelki śmieszne, o te. Dziubi, dziubi, dziubi. Lepiej mieć przy sobie. Aby tak można było puszkę dać na przykład. To by to śmieszne było. Elo.
Tutaj nie wejdę. Tutaj nie wejdę. Dawaj, frajerze. Dobra, padł. O, tutaj jest otwarte. Tutaj nie jest otwarte. To on tam poleciał? Możliwe. Dobra, drabinką na dach. Ten skurczysyn był, co z powietrza walił. O kurwa. No tego to ja muszę... O kurwa! Gdzie jest szansa, żeby że ich w ogóle zauważę? Nie, to wczytam. No trzeba unikać śmieci. Ała, i tak trafił. Ktoś czułem, że jak będę wczytywać, to mnie trafi. Fuck, 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 fuck. Już? Fuck, gdzie ja wskoczyłem? Nie wiem, spanikowałem. O kurwa. O kurno. Nie zdążyłem wrócić. A, wczytam, wczytam, bo to jest za dużo hapsów. Fajna sekwencja, ale... za dużo straciłem. Teraz tak, sprawdźmy jeszcze, czy nie ma jakiejś innej drogi w ogóle. No bo wątpię. O kurna. Ale otworzyli drzwi, jak miło. No sprawdźmy, co jest w środku kotku. Nic tutaj na górze nie ma. Dobra, przez nie się przebiliśmy. No frajerzy cały czas nas walą. A, jest duża szansa, że to było po prostu inne wejście tutaj. O, jeszcze zaopatrzenie. No i to chyba tyle. Tutaj nie przejdziemy. Tego nawet nie rozwalimy. No, już zaopatrzenie było. Dobra, to dzida. Kurwa! A, weź się cof... Dobra, zapis tutaj. No, oni odsuwają mnie tak, że ja pierdzielę. No już? Dobra. Skok do środka. Wchodzę. Dobra. Teraz do wody. Już? Już chyba. Dobra, idźmy dalej. Chyba gościa rozsadziło, co mi to wrzucił. W drugą stronę go wywaliło z paputów. Na zombiaki lecą. A pozwólmy im na razie ich wybić. Chociaż rzucę im tą granatę. O kurna, ja rzuciłem sobie granata. Albo nie, dajmy im to ich wybić. Rzeczywiście, jest ich tutaj troszkę jednak. Ja save'a zrobiłem. Myślę, że na dachu, dobra. Popodziwiajmy. To są momenty, więc trzeba po prostu patrzeć, jak piękne rzeczy się dzieją tutaj. Piękne rzeczy mam na myśli, że żołnierze otrzymują wpierdziel od wrogów, z którymi powinni walczyć od początku, a nie z naukowcami. Nie na mnie się skupiaj. Dobra, to już możemy wybijać ich, bo zombiakami sobie poradzili. Więcej zombiaków było potrzebnych, co prawda, na żołnierzy. Okej, to się przyda.
Gdzie i po co to i kiedy to jeszcze nie wiem, ale zawsze się przydaje. Dobra. Ja się healni najpierw, zanim tam przekręcę. No i to możemy kręcić chyba. No kręć. Drugim? Nie, dobra, dziwne trochę, ale dobra, przestało. Ach, co teraz? Co teraz? Czy to jest wyjście? Tędy nie otworzę. Tego nie otworzę. Chyba tędy to zombiaki wychodziły. Nie, to nie są eksplozywy. Przełożenie tego nie, nic nie da. Chyba muszę się wrócić tam do góry, bo przestało się jarać. Dobra. Na pewno mi to krzywdy by nie zrobiło. Na pewno wejście do czegoś takiego nie byłoby niebezpieczne teraz. Chociaż jak ten sud ma, no wątpię, no przepaliłoby właśnie przez każdy kostium. Nieważne jak bardzo żaroodporny. Taka rozgrzana do białości, dosłownie do białości metal, który się roztapia pod nogami. Okej, okay, tu mamy więcej żołnierzy. A tutaj drzwi, tego nie otworzę, zapisz sobie w takim razie. Och, siema. No jak? Gościu, daj mi 5 minut, to ich nie ma. Mówisz, nice and quiet. A to prowadzisz? Bo ja nie wiem, którędy. No dobra, spokojnie. Jak coś się nie powiedzie, to stój tylko za osłoną. A ja zrobię resztę. Masz szczęście, że w tej grze nie ma punktów doświadczenia za zabijanie. No bo... cicho to by nie było. Cicho to by była opcjonalna część misji. Oni poszli na górę. Dobra, to teraz przespintujmy za gościem. Rzeczywiście dało radę. No i przychodzimy. I go snajper cyknie. Idziesz? Co tutaj mamy? Stealth technology. Escape the hangar in surface. Tension without alerting the soldiers. Dobra, achievement był za to. Gosiu, nie oberwij od tego gówna. Ja to triggeruję. Dobra. Dobra, stary, lecimy. Dobra, jesteśmy znowu przy tym budynku, co wspominałem. Kurna! Siu! Dobra, pan Czary-Mary wyparował. Jednak się przydało. Też mu się śmiał jak pojebany. Dobra, zapisz sobie. Strażnik krzyczy, żołnierz obcych brutalnie go bije. Chciałbym zobaczyć pomiędzy teksturami, co tam się dzieje, czy jest jakoś... animowany chociażby walka.
Co to za obcy był, co go brutalnie pobił? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Idziemy znowu jakimś korytarzem, jest wczytywanie i słuchajcie, w tym momencie sobie skończymy. Jeżeli dosłownie tuż... Dobra, teraz nic super się nie wydarzyło. Skończymy sobie, widzimy się pojutrze, do zobaczenia, na razie, cześć, pa.